Starając się ignorować bolące plecy, Eleonora zaczęła sprzątać ostatni pokój biurowy. To był pracowity dzień. Generalne sprzątanie gabinetu dyrektora, następnie działy HR i księgowości. Dziewczyna doskonale rozumiała, że to nie praca fizyczna ją męczy, ale napięcie moralne. Ale dlaczego oni wszyscy tak się złościli? Owszem, nie można było odmówić zatrudnienia kandydata, który nie wyglądał dobrze. Ale to nie jej wina, że dyrektor, który wtedy przyszedł, spojrzał na jej CV, mrugnął do niej Eleonora i wydał rozkaz zatrudnienia jej. Od tamtej pory wita ją każdego ranka. Ale wita się ze wszystkimi. Tak, cóż, wszyscy inni nie są sprzątaczami. Ale czego tu zazdrościć? Mają wyższe stanowiska i wyższe pensje, a ona nawet nie próbowała iść na uniwersytet. Chociaż chciała, a jej mama nalegała. Ale na co tu nalegać, skoro potrzebne są pieniądze na leczenie mamy? Cała pensja Eleonory jest na nie wydawana. Jak mama miałaby się leczyć, gdyby nie poszła do pracy? Cóż, kiedyś będzie uniwersytet. Czarne smugi nie trwają wiecznie. Eleonora, jesteś jak jesienna mucha. Ile można pracować? Muszę obejść teren. Dyrektor ma jutro ważnych gości. Głos szefa działu personalnego zabrzmiał jak gwizdek. To był główny wróg Eleonory. Widząc, jak pomalowane na jaskrawo usta szefowej wykrzywiają się w złośliwym grymasie na wzmiankę o dyrektorze, Eleonora miała ochotę powiedzieć jej wszystko prosto w twarz, ale zamilkła i poszła posprzątać teren wokół biura. Rzeczywiście było sporo do zrobienia. Zabłąkany wiatr porwał liście, które opadły przedwcześnie z powodu suszącego upału. Gołębie pióra, nie ciężkie, ale wszechobecne przezroczyste worki. Ale tutaj, bez dokuczliwych spojrzeń i krzywych uśmieszków, zmęczenie zostało usunięte jak ręką odjął. Dziewczyna pracowała z przyjemnością. Właściwie to bardzo lubiła sprzątać. Eleonora miała bardzo rzadką i bardzo cenną cechę. Potrafiła dostrzec i odnaleźć piękno w otaczającym ją świecie, który nie zawsze był przyjazny i życzliwy. Być może dlatego dziewczyna nie ugięła się pod ciężarem trudów swojego życia. Trawnik został uprzątnięty, a kosze pozostawiono do opróżnienia. Nagle wrzucając jeden z nich do plastikowej torby, dziewczyna zobaczyła w śmieciach przedmiot, który w żaden sposób nie powinien się tam znaleźć. Była to droga skórzana torebka, najwyraźniej należąca do bardzo biednej właścicielki. Zawartość znaleziska potwierdziła przypuszczenia. Wizytówki, karty bankowe, pieniądze, dużo pieniędzy. Eleonora nie mogła tyle zarobić w pół roku. Pierwsza pokusa była bardzo duża. W głowie natychmiast zaczęły sumować się kolumny z cenami w aptece. Mnożyć proporcjonalnie do przebiegu leczenia. Do leków dołączyły analizy i badania. Ale potem dziewczyna wzięła się w garść. A jeśli to jakaś kryminalna historia? Albo sprawa kogoś ze świty dyrektora? Ostatnia myśl przerodziła się w decyzję. To teren firmy, więc decyzję o znaleziskach na jej terenie powinien podejmować jej szef. Eleonora stanowczo wsunęła sakiewkę do kieszeni płaszcza laboratoryjnego i zaczęła zbierać swój ekwipunek. Rano, zebrawszy się na odwagę i DLA zasady nie zabierając inwentarza, Eleonora przeszła do gabinetu dyrektora przez kordon kłujących i nieustępliwych spojrzeń. Och, Eleonora! Dyrektor uśmiechnął się szeroko. Wejdź, co ty tu robisz? Dziewczyna westchnęła cicho. Jak mogły nie swędzić złe języki, skoro Tobiasz był tak młody jak na dyrektora? Ledwie kilkanaście lat starszy od niej, a uśmiechał się promiennie. Tobiaszu, znalazłam to wczoraj w koszu przed naszym biurem. Lekko się wahając, Eleonora powiedziała i położyła torebkę na stole. Wow, na naszym terenie to znaczy, że pieniądze są kradzione? Dyrektor zażartował ze zdziwieniem i zaczął przetrząsać zawartość, przeglądając wizytówki i karty bankowe. Wygląda na to, że w naszych kręgach działa podziemny milioner. Nagle jego żartobliwy ton został zbity z tropu. Dyrektor zatrzymał się, pobladł i zamarł, przyglądając się jednej z kart bankowych. Obracał ją w dłoniach, oglądając ze wszystkich stron i nie wychodził z ponurej zadumy. Jak okrągła jest ziemia! Kręciło mu się w głowie. Wiera, komu dałaś swoją kartę, na którą zresztą regularnie przelewam pieniądze? Och, Wiera, co za pomyłka! Zawsze podejrzewałem, że nie jesteś szczera. Okazałaś się też głupia. Ale dlaczego twój bo zgubił portfel? A może wcale go nie zgubił? I dlaczego w ogóle był w urnie? Dziękuję, Eleonoro. W końcu Tobiasz wrócił do rzeczywistości. Miałaś rację, przynosząc mi to znalezisko. Za szczerość i uczciwość dostaniesz premię do pensji.
Skinieniem głowy dyrektor puścił Eleonorę, która wciąż nie potrafiła ukryć starannie skrywanego smutku i rozczarowania w swoim głosie. Rezultaty wizyty u szefów dały o sobie znać pod koniec dnia. W zespole zawrzało jak w przebudzonym ulu. Bezbłędnie połączywszy wizytę w gabinecie dyrektora i polecenie wypłacenia premii, zespół doszedł do bardzo rozczarowującego wniosku – donosiciel. A teraz na Eleonorę nieprzyjemnie patrzyli nawet ci, którzy wcześniej po prostu tego nie zauważali. Dziewczyna z niecierpliwością czekała na koniec dnia pracy, by w domu móc wreszcie dać upust swoim łzom i zaszyć się z ulubioną książką. Był to DLA niej najskuteczniejszy i najbardziej dostępny sposób na psychiczną regenerację. Tobiasz też nie pracował w gabinecie dyrektora, choć szczerze próbował. Kiedy jednak zauważył, że już trzeci raz ponownie czyta ten sam dokument, w ogóle nie dostrzegając jego treści, dyrektor zaklął, zatrzasnął laptopa i postanowił wrócić do domu. Powinienem spojrzeć jej w oczy, zanim pójdzie spać. Pomyślał o żonie ze złością. Wiera była w salonie. Gdy zobaczyła męża, uśmiechnęła się i nadstawiła policzek do pocałunku. Ale mąż tym razem nie był w nastroju do romansów. Wiera, może mi wyjaśnisz, co to jest? Zapytał, wyciągając z kieszeni marynarki kartę bankową żony. Czekam na wyjaśnienia. Wiera spłonęła rumieńcem, ale szybko się opanowała. Co to jest? To moja karta. Skradziono mi ją jakiś czas temu. Nie zdążyłam ci powiedzieć. Och, skradziona? Tobiasz powiedział kpiąco. Tylko wiesz, nie zablokowałeś jej, tak jak powinno się to robić w przypadku kradzieży lub zgubienia. Wciąż jest aktywny i nawet go ostatnio doładowałem. Swoją drogą, możesz mi wyjaśnić, jak złodziej mógł włożyć go do portfela z pieniędzmi, a potem wyrzucić do kosza. Nie wiesz? Przestań zadawać mi głupie zagadki. Osaczona żona decyduje, że najlepszą obroną jest tak naprawdę atak. Co ty próbujesz mi zrobić? Jakie pieniądze? Jaką torebkę? Zgubiłam ją i nic więcej nie wiem. Głos Wiery zaczynał wpadać w histerię. Widząc, że rozmowa znalazła się w impasie, Tobiasz wyszedł, głośno trzasnął drzwiami w sercu i podszedł do swojego gabinetu. Gerard? Wybrał numer starego przyjaciela. Gerard, sprawa wygląda tak. Pamiętam, że miałeś prywatnego detektywa. Możesz mi wysłać numer? Tym razem naprawdę go potrzebuję. Prywatny detektyw rzeczywiście okazał się odpowiednim człowiekiem. Już kilka dni później Tobiasz ze słabo skrywanym obrzydzeniem oglądał na biurku bardzo obleśne zdjęcia żony, całującej się z jakimś facetem. Wiera, jak się okazało, gustowała w słodkich facetach? Krew szumiała mi w głowie i dudniła w uszach. Gigalos i Alfons, masz to, kochanie. Wszystko na tacy, najpierw od rodziców, a potem ode mnie. Nie mogę zwariować. Moje dłonie zacisnęły się w pięści, szukając punktu zaczepienia. Ale punkt był daleko, podobnie jak karafka z wodą. Zmieciona ze stołu potężnym ciosem reżysera, brzęknęła i rozpadła się na setki małych odłamków, połyskujących słabo w powstałej kałuży. Podróż do domu wydawała się nie mieć końca. Tobiasz z trudem powstrzymywał gwałtowną chęć jazdy po rozładowanej autostradzie. Spokojnie, Tobiasz, spokojnie. Wmówił to sobie. To wszystko, czego chcą. Zostawisz po sobie kupę forsy. Więc zwolnij, zwolnij. Twoje pieniądze zostaną wykorzystane do lepszych celów. Nie miałem siły rozmawiać z żoną, która jak zwykle siedziała w salonie. Tobiasz rzucił skórzaną teczkę na miękką sofę i w milczeniu rozłożył zdjęcia przed Wierą, po czym odchylił się w fotelu, by obserwować jej reakcję. Był już całkiem opanowany, tylko nerwy i lekki rumieniec zdradzały ślady niedawnej złości. Wiera wpatrywała się w niego zakłopotana i bez żadnych wyjaśnień niedbale podniosła fotografię. Jej dolna warga była lekko zaciśnięta, nadając jej twarzy figlarny i nieco kapryśny wyraz. Dlaczego zawsze mi się to tak podobało? Mąż siedzący naprzeciwko niej był zdziwiony. Byłem ślepy, czy co? To samolubna, rozpieszczona i całkowicie pozbawiona skrupułów kobieta, niezdolna do odczuwania nie tylko miłości, ale nawet podstawowej wdzięczności za dostatnie i bezproblemowe życie. Gdzie ja się podziewałam, kiedy wychodziłam za mąż? To retoryczne pytanie, jak to zwykle bywa w takich sytuacjach, nie miało odpowiedzi. A Wiera, po obejrzeniu wszystkich zdjęć, zrobiła się dość smutna. Tobiasz. Z poczuciem winy wyciągnęła się. Nie gniewaj się na mnie, to był wypadek. Byłaś nieprzytomna? Tobiasz spytał zawadiacko, tłumiąc wzbierającą ponownie złość. Nie, po prostu ty jesteś cały czas zajęty. Masz co robić.
A kobieta wiadomo, ale bardzo chce być podziwiana i żeby zwracać na nią uwagę. Nie kochałam go ani trochę, ani trochę. Cóż, po prostu znalazł się we właściwym miejscu, we właściwym czasie. Tak się zwykle mówi. Uważny, wrażliwy i zadłużony. Dałam mu kartę, bo nie miałam gotówki. Powiedział, że zwróci mi pieniądze, kiedy zapłaci. Ale jego portfel został skradziony. Wiera już pociągała nosem, stopniowo zdając sobie sprawę, jak głupio się zachowała i jak ta głupota może się DLA niej skończyć. Tobiasz, wybaczysz mi? No, powiedz, że mi wybaczysz. Już nigdy nie będę głupia. Nigdy. Jesteś jedyną osobą, na której mi naprawdę zależy. Nie próbuj, już za późno. Zimno, powiedział mój mąż. Wiesz, stłukłam karafkę w biurze. Chcesz spróbować skleić ją z powrotem, żeby nie było widać śladów? Jeśli się uda, wybaczę ci. Jesteś wredny, Tobiasz. Nie bądź taki. Oczy Wiery były bliskie do równania najsłynniejszym wodospadom na świecie. Jesteśmy taką piękną parą, jesteśmy razem od lat, ale między małżonkami różne rzeczy się zdarzają. Ludzie nie są nieomylni. Tak, różne rzeczy się zdarzają, Tobiasz potwierdził. Ale nie wszyscy zostają potem małżeństwem. Lepiej będzie, jeśli jutro wprowadzisz się do rodziców. Sama złożę pozew o rozwód. Formalnościami zajmie się prawnik. Od teraz będziemy się komunikować za jego pośrednictwem. Naprawdę mam nadzieję, że już nigdy cię nie zobaczę. Przynajmniej w sądzie, jeśli zajdzie taka potrzeba. Z tymi słowami wstał, sygnalizując koniec rozmowy i ciężkimi krokami udał się do swojego pokoju. W domu zapadła ponura cisza, przerywaną jedynie gorzkimi szlochami Wiery. Eleonora namiętnie podlewała trawnik wokół gabinetu, zahipnotyzowana obserwowała małe tęcze tworzące się w tysiącu lecącego strumienia. Praca była przyjemnością. Woda dawała uczucie chłodu, orzeźwiając w nieubłaganym upale. Wrogi personel biurowy pozostał za murami budynku, a ona, Eleonora, tutaj, sama zmieniającymi się tęczami, zieloną trawą i własnymi myślami. Podlewając pachnącą rabatę kolorowych kwiatów, zauważyła chłopca siedzącego na ławce nieopodal biura, letniego od upału. Przypominał Eleonorze postać z powieści Wiktora Hugo, którą uwielbiała. Dziewczyna nie mogła się powstrzymać. Skierowała na nieproszonego gościa cienki strumień zimnych strug. Roześmiała się, gdy chłopak podskoczył z zaskoczenia, zerwawszy się z drzemki. Dlaczego się ochlapujesz? Wrzasnął, machając rękami jak wściekły wróbel. Było ci gorąco. Eleonora uśmiechnęła się, siadając obok niego, by odpocząć. Dlaczego wyszedłeś w taki upał? A może w domu jest jeszcze goręcej? Goręcej. Chłopiec mamrotał, pusząc się i znów wyglądając jak wróbelek. Mój ojczym jest w domu, a jemu jest albo gorąco w upale, albo gorąco w zimnie. Dodał niepewnie. Zrobił ci krzywdę? Dziewczyna powiedziała ze współczuciem. Nie bije mnie, ale boi się aresztu. Nie ma gdzie mieszkać. Dojrzale, wyjaśnił chłopak. I tak mnie w ogóle nie potrzebuje. Ja mu tylko przeszkadzam w uwodzeniu bogatych ciotek. Z nimi tyle gada, ale do mnie nie ma nawet imienia. Jest po prostu mały i drobny. Kobiety, ale on ma łańcuchy, rybki i cipki. Uch, zo! Z czego on żyje? Eleonora była poważnie zaniepokojona losem chłopca. Kto pracuje? Czy on pracuje? Wróbel był oburzony. Rybacy dają mu pieniądze. Za ich pieniądze kupuje obiady, a jedzenie ich jest obrzydliwe. Chłopak wpadł w szał, dając upust długo gromadzonej goryczy. I ten też mnie spoliczkował, kiedy mu dokuczałem. Pasykat. Ale nic. Zemściłam się, ukradłam mu sakiewkę z pieniędzmi kotka i wrzuciłam do urny. Teraz jest zły, a ja staram się mniej przebywać w domu. Mały mściciel zaczął skubać stopą piasek przy ławce, najwyraźniej nie żałując tego, co zrobił. Wiesz co? Oszołomiona Eleonora postanowiła przerwać ciszę. Chodź ze mną. Moim zdaniem twoja historia powinna się bardzo przydać jednej osobie. I kto wie, może tobie też pomoże. Z tymi słowami, trzymając się za ręce, udały się prosto do gabinetu dyrektora. Kto tam, Eleonoro? Dyrektor był ostatnio ponury i mało komunikatywny. Kolejne znalezisko? Wygląda na to, że to ten sam. Dziewczyna odpowiedziała cicho. Porozmawiaj z nim, proszę, wszystko ci powie. A ja już pójdę, mam dużo pracy. I popychając chłopaka w stronę biurka dyrektora, Eleonora ostrożnie zniknęła za drzwiami, zostawiając rozmówców samych. To jak mam się do ciebie zwracać? Tobiasz zwrócił się do małego gościa.
opowiedz swoją historię – zaintrygowała go Eleonora. Dominik to moje imię. Bez nieśmiałości przedstawił się. I ze szczegółami powtórzył dyrektorowi historię wyrzuconego portfela. Tobiasz spojrzał zamyślony na Dominika, który zapadał się w wielkim, skórzanym fotelu. Tak, los chłopaka był nie do pozazdroszczenia. Czyżby oprócz tego Alfonso na to słowo rozbolały go skronie? Czy nie ma nikogo innego? Gdzie jest twoja mama? By przerwać pauzę, zapytał dyrektor. Zmarła rok temu. Powtórzył siedzący tam chłopiec. Miała zapalenie płuc. Wszystkich leczą, ale jej nie wyleczyli. Po raz kolejny podróż do domu była Deela Tobiasza bardzo trudna. Bezczelny i bezbronny Dominik nie dawał mu spokoju. Wow! Matka chłopca nie żyła. Ojczym był Alfonsem i oszustem, ale miał niezłe umiejętności. Tobiasz uwielbiał dzieci. Pewnie miałby ich całą gromadkę, gdyby Wiera nie była tak zatroskana o siebie w ogóle, a o swoją figurę w szczególności. Nie dało się jej oderwać od tego bastionu wiecznej i niekończącej się młodości. A może po prostu nie potrafiła zadbać o nikogo poza sobą? Tak, moja ulubiona żona. Nie chciała nawet kieszonkowego psa. A ja byłem głupcem. Zawsze na coś liczyłem. Z irytacją narzekał Tobiasz i nagle pomyślał. A my obaj z Dominikiem jesteśmy z tej pary globalnie poszkodowani. Tylko w przeciwieństwie do mnie, on sam nie potrafi się ich pozbyć. Proste i jasne rozwiązanie problemu zaświtało nagle i przytłaczająco. W mgnieniu oka usuwając z mojej duszy 100 kamieni niedoświadczonego żalu. Telefon na przednim siedzeniu zawibrował domagająco. Tobiasz podniósł słuchawkę. Karol, jak tam nasze postępowanie rozwodowe? Dobrze, że wszystko idzie do przodu. Karol, możesz załatwić DLA mnie jeszcze jedną sprawę jednocześnie? Nie, nie chodzi o ślub ani intercyzę. Mam już tego dość. Możesz pomóc przy adopcji? Adoptować kogo? Chłopca w wieku około 8 lat. Nie, rodzice nie będą problemem. Ojciec odszedł, matka nie żyje. Ojczym jest aspołeczny. Sprzedałby duszę i chłopca za mieszkanie. Dziękuję, Karol. Wiedziałem, że mi nie odmówisz. Tej nocy, w przeciwieństwie do wielu poprzednich, Tobiasz spał snem sprawiedliwych, śniąc żywe i pełne bólu wspomnienia z dzieciństwa. Eleonora została w pracy później niż zwykle. Połowę dnia spędziła z matką, chodząc do lekarzy i biegając po aptekach, a w biurze nie było dodatkowej sprzątaczki. Kiedy siedziała na zapleczu, przygotowując zapasy, nagle usłyszała stłumione głosy, które kłóciły się o coś gorącym szeptem. Zwariowałeś? To przestępstwo. Chcesz, żebym poszła do więzienia? Męski głos oponował z oburzeniem. Och, ty kochana, chcesz być czysty? Dobrze, że już jesteś brudny po uszy. Kto był notowany za kradzież? Ty, kto nigdy nie został zatrudniony do żadnej pracy z takim wykroczeniem? Ty, kto nie powiedział ani słowa, nie ujawnił swojego artykułu, kiedy ubiegałeś się o pracę w firmie? Ja, kto teraz kryje twoje wycofanie się z handlu narkotykami? Znowu ja, a ty wciąż przekręcasz moje forte, zamiast zająć stanowisko. Kobiecy głos syczał gniewnie. Ty żmijo, ona mnie kryje. Kryłabyś mnie, gdybym nie dał ci z tego handlu za milczenie. Milczysz za darmo? A teraz zaostrzyłeś apetyt, chcesz mnie zamoczyć? Sam nic nie ryzykujesz. Ryzykuję tyle samo, co ty. Do kogo zwróciła się żona reżysera? Do mnie. Z kim zamierzają wyrównać rachunki? Ze mną, a wystarczy po ciemku podjechać do skrzyżowania przy dębie i wylać puszkę oleju na autostradę. On zawsze skręca na tym skrzyżowaniu. Lubi się popisywać. Wysiada, wylewa, wysiada. Niech zajmie się resztą. Dostajesz kasę za robotę wystarczającą na opium i dziewczyny. A jeśli zdradzisz, będziesz zdany na siebie. Jutro przedstawię twoją teczkę dyrektorowi i dostanę premię za czujność. Wy, kobiety, jesteście czarownicami, to wam powiem. Jedna chce odziedziczyć pieniądze męża, boi się, że wypłyną. Druga chce je dostać w swoje ręce. Ile chcesz? Nie masz męża, nie masz dzieci, nie masz starych rodziców i nie wydajesz pieniędzy na narkotyki. Nie pękniesz? A ty nie licz moich pieniędzy. To nie twoja sprawa, jak się nie zgodzisz, to powiem nie tylko dyrektorowi, ale i policji. Zastawię cię. Pójdziesz pod ich artykuł za dystrybucję. Męski głos zaklął ostro, a słowom „bierz olej” towarzyszyło głośne trzaśnięcie drzwiami. Eleonora siedziała tam ani martwa, ani żywa. Głosy były jej znajome.
Męski należał do wiecznie skrzywionego ochroniarza, który pojawił się w biurze po przybyciu Eleonory i z nikim się nie komunikował. A kobieta, co do której nie można było się pomylić. Była to szefowa działu kadr, stała i niezmienna dręczycielka Eleonory. Ręce mi drżały, myśli się mieszały. Wszystko mieszało się w środku. Strach o siebie, o Tobiasza. Niemożność zrozumienia głębi ludzkiej podłości. Przerażenie, że ta podłość szła bardzo blisko i ubrana była w kolorowe ciuchy. Musimy uciekać, musimy coś zrobić, jakoś ostrzec dyrektora. Ale dokąd uciekać? Gdyby się ruszyła, okazałoby się, że intruzi mają świadka. Jak długo Eleonora tam siedziała, wstrzymując oddech i starając się nie poruszyć, trudno powiedzieć. Czas stanął w miejscu, próbując zrozumieć, co się dzieje. W końcu klucz do drzwi działu personalnego przekręcił się, a wysokie obcasy stuknęły o schody. Było to pukanie, którego dziewczyna nauczyła się na pamięć. Nigdy nie wróżyło nic dobrego i teraz też nie wróżyło. Eleonora odetchnęła i zaczęła zastanawiać się, jak mogłaby ostrzec dyrektora przed zbliżającym się niebezpieczeństwem. Nie było na to czasu. Może nie będą czekać do następnego wieczora i rozleją złą ropę rano? Nagle coś ją uderzyło. Szybko zamykając drzwi pomieszczenia gospodarczego, dziewczyna po cichu zakradła się do gabinetu dyrektora. Posiadanie kluczy do wszystkich biur było wielkim przywilejem Dylela sprzątaczki. Myśl, która przyszła jej do głowy, wydawała się gorzka. Gdyby tylko w wizytowniku nie zabrakło wizytówek. Na szczęście trochę ich było. Eleonora wyjęła jedną wizytówkę i drżącymi rękami wybrała numer dyrektora. Tobiasz, tu Eleonora. Tylko się nie rozłączaj. Właśnie słyszałam, że chcą spowodować wypadek. Rozleją olej na zakręcie przy dębie. Twoja żona została wychowana. Chyba tego chce. Kto? Nie zniosę tego dłużej. Eleonora przerwała połączenie, gdy usłyszała miarowe kroki na korytarzu i szybko wczołgała się pod ogromne biurko, przyciągając do niego krzesło DLA bezpieczeństwa. Ten sam ochroniarz powoli obchodził biuro. Dotarłszy do recepcji, zastał otwarte drzwi. Wszedł do biura i zapalił światło. Eleonora, siedząca pod biurkiem, myślała, że już nie żyje. Serce waliło jej tak mocno, że wydawało się, że on musi je słyszeć. Obejrzawszy jednak pokój od progu i nie znalazłszy niczego podejrzanego, strażnik zgasił światło i wyszedł, zamykając drzwi na klucz. Dziewczyna położyła się bezpośrednio na miękkim dywanie, by dojść do siebie. Jak teraz wydostać się z biura? Przecież na straży stoi wróg. Mogła oczywiście zdrzemnąć się na zapleczu, ale musiała ostrzec mamę. Nie może się martwić. Wszystko może się zdarzyć podczas nocy jej nieobecności. Trzeba zadzwonić, ostrzec, powiedzieć coś o pilnym, nieprofilowym zadaniu, które wymaga nocnego czuwania. Może w to uwierzy. Telefon mamy nie odpowiadał. Dzwoniący był poza zasięgiem. Automatyczna sekretarka powiedziała. Nie naładowała go ponownie. Rozpaczliwie, pomyślała Eleonora. Mamie zdarzało się to cały czas. Nie mogła się przyzwyczaić do tego, że w przeciwieństwie do bezpretensjonalnych telefonów na guziki, smartfon trzeba ładować codziennie. Często zapominała podłączyć ładowarkę na czas. Musiałam pilnie wracać do domu, jeśli nie mogłam wyjść drzwiami, musiałam wspinać się przez okno. Dobrze, że obok okna dyrektora jest wyjście przeciwpożarowe. Gdyby udało jej się niepostrzeżenie przejść przez trawnik, smukła sylwetka Eleonory zdołałaby przecisnąć się przez wąską szczelinę między żelaznymi prętami ogrodzenia, a cały koszmar zostałby w tyle. Dotarcie do drabiny nie było zbyt trudne. Gałęzie dzikich winogron, które oplatały ściany, były już wystarczająco mocne. Starając się nie szeleścić, dziewczyna zeszła z drabiny i pobiegła przez trawnik do ogrodzenia. Już przeciskając się przez szczelinę i ciesząc się, że bezpiecznie wydostała się na zewnątrz, Eleonora nagle poczuła na sobie czyjeś ciężkie spojrzenie. Odwróciwszy się, zobaczyła strażnika na ścieżce, ponuro i uważnie jej się przyglądającego. Posłuszna instynktowi samozachowawczemu, dziewczyna szybko pognała na przystanek autobusowy. Zrozumiał wszystko. Domyślił się. Rozpaczliwa myśl biła w jej mózgu, raz po raz przywołując przed oczy ciężkie spojrzenie, naprawdę przypominające żelazne kastety. On mnie teraz zabije. Serce waliło mi jak strwożonemu ptakowi, a brak pościgu za mną nie był pocieszający, lecz przerażający. Ale z jakiegoś powodu nie było pościgu. Wszędzie są kamery wideo.
tutaj tak nie można. Błysnęło niewygodne przypuszczenie. Ostatni autobus wyłonił się z ciemności jak na zawołanie. Eleonora przeleciała przez otwarte drzwi i opadła na siedzenie, próbując złapać oddech. Co się teraz stanie? Nie było dowodów. Podsłuchaną rozmowę można było łatwo przedstawić jako pomówienie. Wypadek. Pewnie na razie go anulują. Ale to tylko na razie. A co ze świadkiem? Powieści detektywistyczne, które czytałem, nie wróżyły dobrze świadkom. Dysząc, ale wciąż nie mogąc nic wymyślić, Eleonora szła ciemną uliczką w stronę domu. W oknach jej mieszkania paliło się światło. Mama jednak się martwiła. I nagle, na rozpaczliwy krzyk mamy, córeczko, Eleonora szarpnęła się gwałtownie, a coś ciężkiego otaczającego ją od tyłu pogrążyło ją w smolistej czerni. Ciemność ustępowała stopniowo. Przez jej gęstą powłokę dało się słyszeć pierwsze odległe głosy. Jeden był niespokojny, drugi profesjonalnie spokojny. Karol, zdajesz sobie sprawę, że to przeze mnie ta dziewczyna została wrobiona. Dobrze, że jej matka się odezwała, to był celny cios. Uratowała mi życie, a teraz leży nieprzytomna. Tobiasz, uspokój się, dobry człowieku. Jest lekki wstrząs mózgu. Jest młoda, nic jej nie będzie. Dziewczyna ma piękne włosy, blizny nie będzie widać. Dzięki Bogu, że tej nocy została na zapleczu. Inaczej nigdy byś się nie dowiedział, z kim się rozwodzisz i z kim pracujesz. Olej w trasie, wiesz, to nie jest dobry żart. I uwierz mi, zachowują się tak samo, zupełnie niezależnie od tego, kto rozlewa ten olej. I tak wszystko, co tajne, zostało w końcu ujawnione, ułatwiając zarówno postępowanie rozwodowe, jak i czystkę kadrową przestępczych pracowników. Jesteś cynikiem, Karolu, i to niepoprawnym. To deformacja zawodowa. Czcigodny. Inaczej moja praca już dawno byłaby permanentnie obłąkana. O tak, nasza wróżka zdaje się wracać do normy. Mówiłem, że wszystko będzie dobrze. Z mroku wyłoniły się dwie twarze, bardzo blada i ironicznie dobroduszna nieznajomego w bardzo młodym wieku. Eleonora spróbowała uśmiechnąć się słabo i zażartować. Wygląda na to, że jednak przeżyłam. Ale wtedy pojawiła się kolejna twarz, szczupła i surowa w lekarskim czepku. Zagoi się przed ślubem. Oświadczył uspokajająco i kategorycznie, natychmiast wyrzucając wszystkich gości z pokoju. Rano wpuszczono matkę Eleonory. Mama starała się zachować spokój, choć przychodziło jej to z trudem. Jak się czujesz, córeczko? Bardzo boli cię głowa? Nic, mamo, już lepiej. Mam tylko lekkie zawroty głowy i mrowienie. A ty? Nie powinnaś się martwić. Nie martwię się już zbytnio. Lekarze uspokajają mnie, mówiąc, że nic ci nie jest. Oczywiście tej nocy bałam się śmiertelnie, ale Bóg był miłosierny i wzmocnił mnie, grzesznika. Twój sprawca nie zdążył nawet uciec. Chłopaki z parteru wyskoczyli na mój krzyk i dopadli go. Więc nie bój się niczego. Połóż się, wyzdrowiej. Od teraz już wszystko będzie dobrze. Mamo, jak mogę się położyć? Cała moja pensja została wydana na lekarstwa. Z czego ty teraz żyjesz? Córeczko, kochanie, tym się w ogóle nie przejmuj. Tobiasz to złoty człowiek. Od razu powiedział, że nie będziemy sobie potrzebni i słowa dotrzymuje. Ty tylko wyzdrowiej, moja droga, i śpi dużo. Matka pogłaskała Eleonorę po lokach, które wyszły spod bandaża. Tobiasz, możesz mówić? W niewzruszonym głosie Kagola słychać było troskę. Tak, oczywiście. Coś niespodziewanego? Tobiasz znał już dobrze swojego prawnika i zaczął się obawiać. Takie notatki wcale nie były charakterystyczne DLA doświadczonego prawnika. Niespodziewanego? Bardzo nieoczekiwane. Więcej, całkiem niespodziewane. Karol wyraźnie stracił opanowanie. No dalej, wyjaśnij mi to. Wyjaśnić? Może ty, drogi Tobiaszu, jesteś mi winien staremu durniowi wyjaśnienie. Wiesz, kto jest ojcem chłopca, którego zamierzasz adoptować? Mój Boże, Karol, skąd? Widziałem tylko zdjęcie ojczyma. Kto jest ojcem? Nie pojawiła się ani razu. Chociaż zasada Ludwiki o życiu jeden dzień naraz nigdy nie mieściła się w logice przeciętnego, codziennego człowieka. Okazuje się, że ten łamacz serc związał ze sobą kolejną ze swoich kobiet. Już prawie ustatkowana, ostra chęć zabicia drania na miejscu wzrosła z nową siłą. Czy one wszystkie mają z nim miód? Skąd w kobietach to idiotyczne zamiłowanie do złośliwych natur? Tobiasz żałował, że rzucił palenie, teraz by mu nie zaszkodziło. Swoją drogą Dominik, jak przyjmie tę niesamowitą wiadomość? Dominik przyjął wiadomość zaskakująco spokojnie.
Nienawiść, jaką on i Tobiasz żywili do ojczyma, zepchnęła na dalszy plan wszelkie możliwe żale i pretensje. Po wysłuchaniu zagmatwanej historii nowego ojca, Dominik pociągnął nosem, podrapał się w tył głowy i powiedział filozoficznie: słusznie mówi się, że wszystko zawsze wychodzi na dobre. Oczywiście cierpieliśmy, ale teraz mam prawdziwego ojca i ciebie. Spojrzał na Tobiasza ukradkiem, a ty masz prawdziwego syna. Tobiasz nie mógł tego skomentować. Podszedł tylko do chłopca i pogłaskał go po niesfornej głowie. Dominik pod jego ramieniem zachwiał się lekko i zamarł, przyciskając do ojca całe swoje chude ciało. Stali w milczeniu, nic do siebie nie mówiąc, i każde z nich zdawało sobie sprawę, że ta cisza przemawia o wiele wymowniej niż jakiekolwiek słowa. Eleonora przeszła przez znajome drzwi biura, strzepując z kurtki krople utrzymującego się wrześniowego deszczu. Dyrektor czekał już na nią w swoim gabinecie. Dzień dobry, Eleonoro. Bardzo się cieszę, że wróciłaś. Czy z twoim zdrowiem wszystko w porządku? Eleonora skinęła twierdząco głową, starając się nie uśmiechać zbyt szeroko. To świetnie. Właśnie odszedł od nas kierownik. Pójdziesz na staż do działu marketingu? Dyrektor wypowiadał suche, standardowe frazesy, na próżno próbując zgasić promienie radości w oczach. Gotowy? Gotowa, odparła radośnie Eleonora i nie mogąc znieść biurowej oficjalności, gorączkowo wykrztusiła. A jak tam Dominik? Dominik? Promienie dyrektorki wybuchły i bawiły się słonecznymi zajączkami. Dominik często pyta o ciebie, Eleonoro. Najwyraźniej tęskni za ożywczym strumieniem z węża zraszacza. Nie mogę dłużej czekać. Dominik od godziny niecierpliwie czekał na Tobiasza i Eleonorę w lśniącym czystością holu centrum medycznego. Wizyta była bardzo ważna, bo od niej miało zależeć, czy Dominik będzie miał w niedalekiej przyszłości brata czy siostrę. Kwestia była zasadnicza. Brat oczywiście jest super, ale będzie bardzo mały. Nie da się z nim jeździć na rowerze, nie da się z nim wspinać na drzewo. Nie, oczywiście pewnego dnia dorośnie, ale wtedy nie będzie to konieczne. A siostra to już inna historia. Ona zawsze będzie potrzebowała ochrony i opieki. Dziewczyny są głupie, nie zawsze potrafią stanąć w swojej obronie. I łatwo namieszać im w głowach. Dominik będzie jej obroną i autorytetem. I to nie na darmo, ale na całe życie. Przechodził już różne rzeczy, da sobie radę. Drzwi zamkniętego gabinetu otworzyły się nagle, wypuszczając na korytarz rozradowanych Tobiasza i Eleonorę. Co wy na to? Oczekujący chłopak zapytał ich surowo. Dominik, umiesz zawiązać kokardę? Eleonora zapytała go radośnie, tryskając szczęściem. Umiem. Dominik uśmiechnął się zadowolony, mentalnie zauważając, że jego rodzice byli dobrzy, nie zawiedli go.